Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Andrzejem Zapałowskim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzeju, chciałem Cię zapytać o Twoją reakcję, jak usłyszałeś, że generał Andrzejczak planuje w ramach oczywiście coraz aktywniejszego włączania się w konflikt na wschodzie, w wojnę na wschodzie, planuje polski atak na Petersburg. Wiele osób było zaskoczonych. Jedni mówią, że to jest dobre, bo to pokazuje nasze zobowiązania sojusznicze wobec Ukrainy. Nie bardzo wiem, z czego te zobowiązania wynikają, natomiast są tacy, którzy się do tego poczuwają, tylko niepotrzebnie ujawnił tak daleko idące plany. Inni z kolei są oburzeni, że to jest jeszcze większe wciąganie Polski w ten konflikt, bo strona rosyjska usłyszała, że Polacy są skłonni nawet zaatakować byłą stolicę Rosji, czyli Sankt Petersburg. Co sądzisz o tego typu wypowiedziach? No przede wszystkim to jest awanturnictwo polityczne. Pan generał jest już generałem w stanie spoczynku i powinien wiedzieć z racji zajmowanej poprzednio funkcji, że przede wszystkim jest to zawsze decyzja polityczna. Wypełnianie zobowiązań natowskich jest zawsze decyzją polityczną i musi być podejmowana przez czynniki polityczne. Wojsko jest tylko od wykonywania rozkazów. Zresztą wskazywanie celów do zniszczenia, celów zwłaszcza cywilnych, bo miasto Petersburg jest celem cywilnym. Gdyby wskazał cele wojskowe, byłoby zupełnie inaczej. Jest oburzające. Rozmawiałem z wieloma wojskowymi, którzy byli w szoku po prostu. I pan generał, będąc generałem, szefem sztabu generalnego, był, można powiedzieć, w obszarze politycznym bardzo milczącym generałem. W tej chwili jest osobą, która właśnie, można powiedzieć, nad wyraz eksploatuje swoje intelektualne zdolności w zakresie prognozowania, wskazywania celów politycznych. Jestem tutaj głęboko zaniepokojony, zresztą tak jak mówię, nie tylko ja, bo po prostu stosowanie takiej retoryki w sytuacji bardzo ograniczonych możliwości ofensywnych Wojska Polskiego jest absolutną dla mnie nieodpowiedzialnością. Chciałem Cię też zapytać o plany Żeleńskiego. On ogłosił takie kilkupunktowe plany dotyczące sytuacji zakończenia wojny i sytuacji powojennej. Mnie najbardziej zainteresował punkt, w którym Żeleński proponuje, żeby wojska ukraińskie, jak on to mówi, już zaprawione w boju, zastąpiły wojska amerykańskie i niemieckie, na przykład na terenie Prybałtyki, ale także w ogóle, żeby wojska ukraińskie stały się najważniejszą armią NATO po zakończeniu tej aktualnej wojny z Rosją. No jest to dla mnie niepokojące, bo to oznacza, że wschodnia flanka NATO byłaby obsadzona głównie przez wojska ukraińskie. To jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne stwierdzenie polityczne, ponieważ za tym nie idą możliwości Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Ukraina ma dzisiaj rozbudowaną armię, ale to jest armia, która składa się w 90% z rezerwistów. To są osoby, które są w wieku średnim i zaawansowanym. To są ludzie, którzy są przemęczeni, wymęczeni wojną. To są ludzie, którzy chcą odejść do cywila. Więc sama takie rozporządzanie zasobami, których się nie ma, to jest głupota i śmieszność polityczna. I tutaj Żeleński jest coraz bardziej po prostu znowu wraca do roli nie prezydenta, a kabareciarza. W ogóle proponując tego typu
tego typu oferty. To jest raz. Dwa, przecież Ukraina i będzie państwem upadłym z uwagi na dezintegrację gospodarczą, zniszczenie infrastruktury, zniszczenie w ogóle tkanki społecznej, ponieważ większość młodych ludzi prawdopodobnie pozostanie poza Ukrainą. Więc to jest po prostu takie deklaracje, tylko można powiedzieć, wskazują na jedno, że Zełenski jest coraz mniej przewidywalnym i odpowiedzialnym politykiem i poważnym politykiem. Także ja bym do jego słów w ogóle nie przywiązywał wagi, bo prawdopodobnie na salonach europejskich politycy europejscy wybuchli śmiechem. Chciałem Cię zapytać o inny, może nawet w tej chwili ważniejszy konflikt na świecie, to znaczy konflikt na Bliskim Wschodzie. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje bezpośrednio za naszą wschodnią granicą, natomiast dla wielu ludzi jednak u wielu ludzi oczy zwrócone są na Palestynę, na Iran, na państwo położone w Palestynie Izrael. Tam sytuacja, no jak gdyby się zaognia, tym bardziej, że pewne uderzenia Iranu, one z jednej strony są dziwnie nieskuteczne, bo tak naprawdę jest bardzo mało ofiar po stronie izraelskiej. Leci kilkaset dronów, a i ginie kilku, maksymalnie kilku Izraelczyków. A z drugiej strony, no właśnie, czy to jest jakiś teatr, który dzieje się przed naszymi oczami, że jedni straszą drugich, czy po prostu rzeczywiście ten konflikt eskaluje i grozi, że to może być zarzewie jakiejś większej wojny? Należy pamiętać, że Iran posiada rakiety hipersoniczne, które właśnie, jak wspominałem, uderzyły na Izrael. Te rakiety przełamały w większości systemy obronne Izraela i państw sojuszniczych. W związku z tym należy to traktować jako ostrzeżenie, iż w razie uderzenia izraelskiego na Iran po prostu może dojść do uderzenia tego typu rakietami większej skali, które dokonają właśnie dezintegracji w ogóle terytorium Izraela. I tutaj jest pytanie, czy wyczekiwanie Izraela o kolejny atak na Iran, tym razem bezpośredni, rakietowo-lotniczy, to jest kwestia kalkulacji wyczekiwania, czy też po prostu kalkuluje Izrael, czy rzeczywiście po prostu Iran został niedoceniony w zakresie swojego potencjału militarnego. Myślę, że w najbliższych 2-3 tygodniach dojdzie do rozstrzygnięcia, zwłaszcza właśnie rozstrzygnięcia tego dylematu, zwłaszcza, że wiele tytułów prasy zachodniej mówi, że Izrael, jeżeli uderzy na Iran, powinno to się odbyć przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Na zakończenie chciałem Cię spytać o postać wybitnego polskiego polityka, również pisarza politycznego, działacza społecznego, działacza niepodległościowego Leszka Moczulskiego, który zmarł niedawno. Byłeś członkiem partii Konfederacja Polski Niepodległej, stworzonej i kierowanej przez Leszka Moczulskiego. No, powiedz mi, jak wspominasz tę postać? Czy, że tak powiem, podzielasz tę opinię, że był to jeden z najwybitniejszych polityków niepodległościowych w Polsce w XX wieku? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Moczulski spędził w więzieniach ponad 7 lat, był kilkaset razy aresztowany. Mimo różnych zarzutów formułowanych przeciwko niemu, jego życie, że tak powiem, pokazało, kim tak naprawdę on był. Był na pewno indywidualnością polityczną lat 80.
i końca lat 70., czyli tego okresu, który był okresem najtrudniejszym. Właśnie w tym czasie prawie połowę tego czasu przesiedział w więzieniach. Był pewnym symbolem oporu antykomunistycznego i dążenia do niepodległości Polski. Po w latach 90. okazał się, kiedy przyszło działać w warunkach już, można powiedzieć, niepodległości, do mniej skutecznym mniej skutecznym politykiem niż właśnie w latach 80. On był w okresie stanu wojennego, po stanie wojennym, w czasie, kiedy nie siedział w więzieniu, sekowany przez tak zwaną opozycję demokratyczną, związaną z Solidarnością, z wcześniejszym Komitetem Obrony Robotników, ponieważ uchodził za radykała. Ale te jego radykalne cele okazały się być rzeczywistością, a nie reformowanie ustroju komunistycznego w ramach układu ze Związkiem Radzieckim i demokratyzowanie życia społecznego w Polsce, czego symbolem był Kuroń, Michnik i inni opozycjoniści. Więc tutaj za działalność w latach 70., 80. należy Moczulskiemu oddać szacunek i hołd, bo osoby, które go deprecjonują, nawet na czele z Jarosławem Kaczyńskim, w tym okresie tak naprawdę były nikim w zakresie polityki, kiedy Moczulski był symbolem. Myślę, że za ten okres zwłaszcza należy się szacunek Moczulskiemu. Był wizjonerem, którym w swoich publikacjach wskazywał cele jasne. Pod koniec życia, moim zdaniem, troszeczkę się zagubił w swoich ocenach, ale to wynikało, moim zdaniem, z uwagi na wiek, i ten wiek był po prostu tutaj zaciemniał mu wiek, doświadczenia, żale do przeszłości zaciemniały mu obraz rzeczywistości. Ale za lata 70., 80. należy się Moczulskiemu bardzo duży szacunek. Na zakończenie troszeczkę wspomnień moich prywatnych, ale do których ty w pewnym momencie też jak gdyby się pojawiasz, bo właśnie miałem 40. rocznicę działalności Stowarzyszenia i Duszpasterstwa Akademickiego imienia Maksymiliana Kolbe przy parafii na ulicy Zagórnej w Warszawie. To minęło 40 lat tej działalności. Kilku profesorów wspominało, którzy opisali to w swoich książkach, tą działalność i byli na takiej sesji, którą zorganizowałem właśnie w 40. rocznicę w tej parafii. Chciałem się ciebie zapytać, bo potem jak z tej naszej inicjatywy zrodziły się pismo. Słowo Narodowe, pismo Prawica Narodowa. Krzysztof Kawęcki rozpoczął też działalność organizacyjną. Był taki moment, że ty pozostając jeszcze w KPN, a nawet będąc chyba jeszcze posłem, już posłem Konfederacji, no też jakoś zbliżyłeś się do nas, do środowisk narodowych. Czy uważasz, że tylko Moczulski, tylko nurt niepodległościowy liczył się w latach 80., czy już czuło się wówczas, że także inne nurty polityczne, czy to prawicowe, takie jak Obóz Narodowy, czy to lewicowe, jak jakieś grupy bardziej socjalistyczne, też rozpoczynały działalność w Polsce? Przede wszystkim należy powiedzieć, że te grupy narodowe, czy tak jak mówisz, lewicowe, one miały w latach 80. głównie wymiar intelektualny.
pisania, dyskutowania, działania, można powiedzieć, takiego ofensywnego na zewnątrz, to były znikome ilości. Więc tutaj wybija się właśnie Moczulski z Konfederacją Polski Niepodległej, która poprzez liczne protesty, akcje ulotkowe, demonstracje, po prostu ona wpływała na rzesze Polaków w sposób bardziej masowy. Te nurty narodowe w latach 80. to były zamknięte środowiska. One miały bardzo ograniczoną możliwość oddziaływania na przeciętnego Polaka. One od strony formacyjnej były bardzo dobre, ale od strony wpływu na rzeczywistość miały moim zdaniem wtedy znikome znaczenie. Aczkolwiek to było ważne, bo formowały różne środowiska, które później po latach 90. mogły podjąć działania już bardziej szersze, jawne działania, więc wszystko ma swoje znaczenie, ale w latach 80. one praktycznie były prawie niezauważalne w całym szeroko pojętym ruchu opozycyjnym. To może na dzisiaj tyle. Nie będziemy przedłużali na naszego spotkania. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł Andrzej Zapałowski. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na różnych kanałach i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitszu, CDA, VK, Odyseję. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Każda złotówka się liczy, ponieważ dzięki Państwu istniejemy i możemy kontynuować naszą działalność. A także sugeruję zaglądać także do naszej księgarni wysyłkowej, a tam książki. Ostatnio wydana książka z pogranicza geopolityki i religii. Książka Giedrzwałd. Znaczenie dla narodu i kościoła. Historia i współczesność. To jest pokłosie naszej konferencji historycznej zorganizowanej przez Centrum Edukacyjne w Warszawie z udziałem między innymi Grzegorza Brauna, księdza Bielawnego, Ewy Paweli, Jerzego Zielińskiego i innych osób. Tu są wszystkie referaty z tej konferencji. Myślę, że jest bardzo ciekawa tematyka, zwłaszcza na czasie, gdy jest pokazywany film Grzegorza Brauna Giedrzwałd 1877. Polecam też książki w tej serii, bo to jest książka wydana w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Na przykład trzy tomy dotyczące II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce, a także książkę dotyczącą Kresów Rzeczpospolitej, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski, z taką mapą pokazującą pierwszą, drugą i trzecią Rzeczpospolitą. Tak, jeżeli chodzi o terytorium. Proszę Państwa, również seria Gorące tematy. Tutaj najnowsza książka to książka wznowiona przeze mnie, pochodząca z lat 90. Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu, o działalności masonerii różnych sekt przeciwko Kościołowi katolickiemu i także książka w tej serii wydana Gorące tematy niemieckiego autora Henneke Kardela, Hitler, założycielem Izraela. Jak widać, temat Izraela od wielu lat powraca. Jest to bardzo ważny temat i na Bliskim Wschodzie, i niestety także u nas. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.